Cześć Macieju! Cześć Paweł. Powiedz proszę, czym się zajmujesz zawodowo? Ja nazywam się Maciej Drzewiecki, jestem właścicielem firmy Kuźnia Kadr. Kuźnia Kadr to jest firma szkoleniowo-wdrożeniowa, zajmujemy się ochroną danych osobowych, e-commerce i Scrumem. Zazwyczaj przygoda z klientem zaczyna się od szkolenia otwartego albo od szkolenia zamkniętego i później nasi klienci albo realizują nasze wskazówki w ramach własnych zasobów, albo pomagamy im na etapie wdrożenia, projektowania procesów, ewentualnie później stałej obsługi. Brzmi skomplikowanie, powiedz na początku w skrócie, jak przebiegała twoja kariera zawodowa, co studiowałeś, co robiłeś po studiach, czy od razu zakładałeś firmę, czy co w międzyczasie było? No, co do zasady moja pierwsza aktywność taka pracowa jeszcze bez wynagrodzenia w ramach wolontariatu, no to pomagałem rodzicom w kotłowni. Mieliśmy taką dużą kotłownię na 8 rodzin, no i faktycznie tam było bardzo dużo pracy. Mieliśmy dostawy węgla i miał tam po 5, 6, 7 ton. No jak miałem 12, 13, 14 lat, no to dużo, dużo, dużo pracowałem gdzieś tam po szkole, po godzinach, wieczorami pomagałem rodzicom właśnie w tej kotłowni. No i co do zasady jakby no ta przedsiębiorczość i może nawet nie przedsiębiorczość, ale chęć zarabiania własnych pieniędzy jakby towarzyszyła mi chyba już nawet wcześniej. Pamiętam, że pierwszy komputer otrzymałem od rodziców w 97 roku. No i już wtedy gdzieś tam starałem się przekuć internet i komputer w biznes. I pamiętam, że ściągałem z internetu Pokémony, czy tam Dragon Ball'e wtedy. Drukowałem to na drukarce i sprzedawałem kolegom z podstawówki do takich segregatorów. To było kiedyś takie modne, że właśnie do segregatorów zbierało się karteczki. Ja te karteczki drukowałem im po prostu bezczelnie, pierdzielałem na przerwę. No później już było trochę bardziej dynamicznie. Jak miałem 15 lat, to pojechałem na jabłka do Austrii na zbiory. Jak miałem 17-18 lat, to pojechałem na budowę do Holandii. I tam pracowałem właśnie przy rozbiórkach i przy remontach i przy wykańczaniu mieszkań. Później trochę pracowałem w gastronomii i z gastronomii trafiłem już prosto do internetu. Około 9-10 lat temu, jak w Polsce zaczynał się rozwijać Groupon, to bardzo mocno się zainteresowałem właśnie Grouponem, ale od strony klienckiej. I trwało to kilka miesięcy. Analizowałem oferty, kupowałem te oferty, sprawdzałem te oferty. Ja wtedy pracowałem w gastronomii w telepizzy. No i stwierdziłem, że w sumie już mam dość tej gastronomii, bo pracowałem też na drugą zmianę do pierwszej, drugiej w nocy w trakcie studiów. I stwierdziłem, że poszukam nowej pracy, ale za dużo kompetencji nie miałem, bo miałem doświadczenie właśnie albo w gastronomii, albo w budowlance. Już ani w gastronomii, ani w budowlance już nie chciałem pracować. I pomyślałem sobie, że się przebranżowię. I znalazłem ofertę właśnie z portalu zakupów grupowych, który się rozwijał na terenie Wrocławia. I to miała być konkurencja lokalna Groupono. Umówiłem się na spotkanie, opowiedziałem o swoich doświadczeniach właśnie od strony tej klienckiej. Opowiedziałem o tym, że sporo tych ofert i sporo jakby przedsiębiorców przeanalizowałem w swoim życiu. No i prezes tej firmy mi zaufał, bo ludzi z doświadczeniem w tej branży jeszcze nie było, bo branża zakupów grupowych jakby dopiero wtedy się tworzyła i mnie zatrudnił. Zatrudnił mnie na stanowisko typowo handlowe, ale z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc jakby zacząłem się uczyć tego internetu, zacząłem się uczyć e-commerce. Materiałów wtedy było dużo mniej, bo to było już bardzo, bardzo dawno temu, jakby ten rynek zaczął się dopiero wtedy tworzyć. No i rozwijałem się we własnym zakresie i w pewnym momencie też dostałem jakby propozycję objęcia stanowiska osoby odpowiedzialnej za rozwój tego portalu. A jak już zacząłem się rozwijać w tym aspekcie, no to już potem poszło z góry, że tak powiem. Kolejne firmy, pracowałem też w agencji interaktywnej, pracowałem w e-commerce, pracowałem w korporacji przez 2 lata. I od 3 lat prowadzę jakby własną firmę. To tak w telegraficznym skrócie. Dobra, no to ta kariera zawodowa dość ciekawie ci się rozwijała. Dużo firm, dużo ciekawych projektów. Dlaczego postanowiłeś założyć swoją firmę w ogóle? Ja w ogóle pierwszą firmę miałem dużo, dużo wcześniej. I był to sklep internetowy. I wykorzystywałem ten sklep internetowy właśnie do współpracy z tym portalem zakupów grupowych, w którym pracowałem.
i po godzinach starałem się rozwinąć ten e-commerce. Jakby no miałem wtedy 21-22 lata i do końca jeszcze nie byłem gotowy na prowadzenie własnej firmy, także skończyło się może nie dramatycznie, bo nie odnotowałem jakiejś dużej plajty i nie zbankrutowałem, ale faktycznie jak skończył się mały ZUS, a zaczął się duży ZUS, no to podziękowałem, zawiesiłem tą działalność i długo, długo jakby dochodziłem do siebie, żeby jeszcze raz wejść do tej samej wody. Były bardzo dobre okoliczności, bo jakby od wielu lat też jestem trenerem i uczę tego, czym się zajmuje moja firma. I w pewnym momencie stwierdziłem, że po prostu nie chcę być trenerem, chcę mieć swoją firmę szkoleniową i też chcę zatrudniać trenerów i chcę skalować ten biznes. No, będąc konsultantem, będąc trenerem, liczba godzin jest ograniczona w miesiącu. I stwierdziłem w pewnym momencie, że chcę po prostu pójść krok dalej i chcę pójść na swoje. Zrobiłem to też bardzo bezpiecznie, bo pracowałem wtedy w korporacji. Swoją firmę w początku się wziąłem po prostu po godzinach, wieczorami, nocami. I gdzieś dopiero po pół roku, jak to się już tak naprawdę fajnie rozkręciło, no to zostałem już tylko w ramach swojej firmy i do dzisiaj ją rozwijam już na pełen etat, że tak powiem. W tym sklepie internetowym to jakie produkty sprzedawałeś? Oj, to jest długa historia. Wtedy bardzo popularne na rynku były produkty typu kule piorące, plastry detoksykacyjne. Właśnie w ramach portalu miałem o tyle tą przewagę, że wiedziałem, że co się sprzedaje w ramach portalów zakupów grupowych, a to był mój główny kanał jakby dotarcia do klientów. No i zazwyczaj sprzedawałem to, co aktualnie się sprzedaje na rynku. Jakby analizowałem trendy, analizowałem to, jak to wygląda i jakby tych produktów miałem bardzo mało, bo max 10, ale celowałem tylko i wyłącznie w te produkty, które jakby miały szansę dobrze się sprzedać i inwestowałem tylko i wyłącznie w te produkty, które się u mnie sprzedawały. Nie miałem tak zwanych pułkowników, które gdzieś tam zalegały na półkach. Nie miałem też swojego magazynu, bo jakby wszystkie wysyłki realizowałem wtedy z domu. Tych zamówień też nie było jakoś bardzo dużo, bo tak 100-200 miesięcznie, nie więcej. Także mogłem dorobić sobie tam 1000, 2-3 tysiące do swojej wypłaty, ale nie był to prawdziwy biznes. Także tak jak mówię, pracowałem wtedy jeszcze na etacie, płaciłem ubezpieczenie zdrowotne, potem płaciłem tylko mały ZUS. Mały ZUS się skończył, także podziękowałem za swoją firmę i wróciłem pokornie wtedy na etat. Okej, okay, ten towar skąd wtedy brałeś? Zamawiałeś to jakoś bezpośrednio u producentów, czy jak to wyglądało? Wtedy zaopatrywałem się po prostu w hurtowniach i to też takich hurtowniach, które miały małe minima logistyczne, bo ja też mało zamawiałem, jakby nie byłem dla nich super kontrahentem, bo nie zamawiałem tego towaru na palety. Zamawiałem ten towar w ilościach tam 10, 20, 30 sztuk, zgodnie z tym, jak tam sobie estymowałem, ile mogłem po prostu wtedy tego sprzedać, także tak starałem się to urealnić i też no nie miałem dużego budżetu, żeby zainwestować w towar. Także raczej składałem częste zamówienia, ale małe. Dobra, powiedziałeś tam też, że w międzyczasie zajmowałeś się trenerką, prowadziłeś też szkolenia. Z jakich obszarów to były szkolenia? Tak. Generalnie zacząłem szkolić, jak miałem 23 lata około i szkoliłem wtedy stricte z e-commerce i z digital marketingu, czyli tego, czego nauczyłem się chwilę wcześniej w portalu zakupów grupowych. Zacząłem od bardzo dużego projektu, bo to był 9-miesięczny projekt dla kadry menadżerskiej, która zupełnie jakby nie ogarniała internetu, a był taki projekt właśnie, że mogli jakby te kompetencje w obszarze internetu i e-commerce u siebie rozwinąć. Miałem pojęcie o internecie, miałem pojęcie o e-commerce, za bardzo nie miałem pojęcia o tym, jak to przekazać innym osobom, żeby to było na tyle ciekawe i żeby oni byli na tyle zaangażowani, żeby przez 9 miesięcy uczestniczyć w tym programie. No i uczyłem się tego na bieżąco, jakby czytałem dużo publikacji, oglądałem dużo jakby materiałów wideo o tym, jak przekazywać wiedzę. Jakby nie mam żadnego wykształcenia w tym kierunku, nie jestem pedagogiem, raczej wszystko robiłem intuicyjnie, ale dla tych ludzi to było na tyle ciekawe i na tyle nowe i odkrywcze i rozwijające, że jakby utrzymałem ten projekt i wszyscy, którzy zaczęli ze mną to szkolenie 9-miesięczne, jakby skończyli ze mną to szkolenie 9-miesięczne. Jakby bardzo dużą uwagę przywiązywałem do tego, żeby nie dowiedzieli się, ile mam lat. Jakby wyglądałem dosyć dojrzale, oni byli ode mnie bardzo, bardzo, bardzo dużo starsi. No i też jakby byli dużo, dużo bardziej doświadczeni w biznesie czy też w swoich działalnościach.
No ale nie mieli tego doświadczenia z obszaru internetu i e-commerce. Jakby to wykorzystałem i dopiero gdzieś tam pod koniec na ostatnich zajęciach, czy tam na imprezie podsumowującej ten cykl szkoleniowy powiedziałem im, ile mam lat. No i wtedy jakby był taki delikatny dysonans poznawczy, no bo nie spodziewali się zupełnie, że jestem tak młody. No ale to było bardzo fajne przetarcie, jakby bardzo miło to wspominam. Bardzo dużo się też nauczyłem właśnie z obszaru samego przekazywania wiedzy. No i później już miałem cyklicznie, albo byłem podwykonawcą, albo realizowałem jakby na własną rękę szkolenia, ale to jakby specjalizowałem się zawsze i dalej się specjalizuję w obszarze e-commerce, digital marketing, czasami też social media. Okej, okay, to twoja firma, tam też widziałem twoje reklamy, bo jesteśmy razem w Mastermindzie, sporo o sobie wiemy. Widziałem twoje reklamy i reklamujesz się, że w ciągu pierwszych 6 miesięcy bodajże od zera stworzyłeś firmę szkoleniową, gdzie wykręciłeś prawie 1 000 000 obrotów w pierwsze pół roku. No i się zastanawiam, z czego wynika tak dobry wynik. Czy to jest spowodowane tym, że wszedłeś w to w dobrym momencie, że wtedy akurat był ten boom na RODO, wchodziło RODO, nikt nie wiedział, jak to robić i na tym RODO zrobiłeś taki biznes, czy jaki był taki czynnik decydujący o tym sukcesie? To był jakby bardzo dynamiczny okres w moim życiu, bo wtedy pracowałem jeszcze na etacie i rozwijałem właśnie nową markę, czyli Kuźnie Kadr. Sama historia tego, jak powstała ta marka, to jest bardzo ciekawy temat, bo ja zbierałem się do tego jakieś 3 do 4 lat, żeby otworzyć na nowo firmę, jakby jeszcze raz pójść do okienka i zarejestrować działalność gospodarczą. A potem okazało się, no miałem bardzo dużo obiekcji, które sam sobie gdzieś tam wkładałem do głowy. Później się okazało, że sam proces jakby otwarcia tej firmy i powołania nowej marki i zrobienia takich podstawowych narzędzi, czyli landing page, pierwsza kampania reklamowa, to wszystko trwało około 30 do 60 minut. I tam zbiegło się w czasie bardzo dużo takich sprzyjających okoliczności, które miały wpływ na sukces. Jakby ciężko jest tutaj nazwać to inaczej, bo to był bardzo duży sukces i to wszystko potoczyło się bardzo dynamicznie. No i faktycznie w piątym miesiącu nowej marki, czyli w maju, kiedy był jakby najwyższy sezon, wygenerowaliśmy łącznie prawie bez 5 tysięcy, 300 tysięcy złotych przychodu na bardzo fajnej marży, z bardzo fajnym zyskiem. Z czego to wynikało? No wynikało to z tego, że wziąłem jakby 9 lat poprzednich doświadczeń, zarówno w agencjach interaktywnych, po stronie klienta, po stronie jakby konsultanta. Te wszystkie doświadczenia z obszaru jakby tworzenia stron internetowych, tworzenia kampanii reklamowych, to wszystko, co robiłem dla swoich klientów, jakby postarałem się wciągnąć do swojej firmy, jakby to całe know-how. I miałem na start 1500 zł, które mogłem zaryzykować. I te 1500 zł jakby zainwestowałem stricte w pozyskanie ruchu. Z tego udało mi się wygenerować około 8-9 tysięcy złotych przychodu. I w każdym kolejnym miesiącu reinwestowałem po prostu zysk, który tam zostawał, oczywiście zostawiając jakiś tam bufor na nieprzewidziane wydatki. No i w piątym miesiącu udało mi się dobić do budżetu marketingowego na poziomie blisko 60 tysięcy złotych. I te 60 tysięcy złotych zainwestowałem jakby w pozyskanie ruchu. Udało mi się utrzymywać bardzo fajny zwrot z inwestycji, bo z każdej zainwestowanej złotówki zarabiałem od 5 do 7 złotych, w zależności od kampanii. No i też jakby udało mi się wyskalować na tyle ofertę, że zaczynaliśmy we Wrocławiu, a jak zauważyłem, że we Wrocławiu to fajnie działa, no to po prostu odpalałem kolejne miasta wojewódzkie. Kraków, Warszawa, Poznań, Katowice, Gdańsk, Olsztyn, Białystok. No i faktycznie po 5 miesiącach byliśmy praktycznie w każdym mieście wojewódzkim. Tam udało też mi się znaleźć konkretnego człowieka, który jakby realizował te działania w tym mieście wojewódzkim i w promieniu do 100 km od miasta wojewódzkiego. I faktycznie w bardzo krótkim czasie udało mi się zarówno znaleźć konkretne osoby, jak i wygenerować konkretny budżet marketingowy, który pozwolił mi jakby dotrzeć do klientów, którzy byli zainteresowani moimi usługami. Super, dobra, o tych sposobach marketingowych zaraz porozmawiamy, ale jeszcze mnie ciekawi to, powiedziałeś, że miałeś sporo obiekcji, żeby ponownie otworzyć firmę. Jakie to były obiekcje, z czego te obiekcje wynikały i w jaki sposób z tymi obiekcjami sobie poradziłeś? Znaczy, jakby główną moją obiekcją było to, że już raz to zrobiłem i się nie udało.
Tak, i jakby mówi się i często się powtarza, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Jakby czułem podświadomie, że jestem dużo dalej niż w tym momencie, w którym byłem za pierwszym razem. Jakby zdobyłem bardzo dużo doświadczenia i bardzo dużo wiedzy jakby z pracy mojej zawodowej i w pracy z klientami. Ale mimo wszystko jakby to rozczarowanie, które wtedy gdzieś tam mi towarzyszyło, no było mocną taką obiekcją i to głównie mnie powstrzymywało przed otwarciem działalności wcześniej. Jakby jak oceniam to teraz z perspektywy tu i teraz, no to może dobrze się wydarzyło, że to nie było rok, czy dwa, czy trzy lata wcześniej, bo mogłoby się skończyć podobnie. No teraz tą firmę prowadzę już trzeci rok, jakby od pierwszego miesiąca ona jest rentowna i jest bardzo rentowna, jakby z każdym miesiącem jest coraz bardziej rentowna. I jakby nie miałem takich okresów, że gdzieś tam generowałem stratę, czy byłem pod kreską i widzę, że to już jest poukładane jakby i teraz to fajnie działa i też ten system poleceń i jakby sam fakt, że nie znajdziesz żadnej negatywnej opinii przy tak dużej skali i przy tak dużym dynamizmie jakby skalowania i rozwoju, no nie znajdziesz żadnej negatywnej opinii jakby o naszej działalności i z tego też jestem bardzo dumny. Dobra, a było jakieś takie wydarzenie albo jakaś metoda, która sprawiła, że ty przełamałeś ten swój strach, czy w jaki sposób to zrobiłeś, nie, że no, wziąłeś się jednak zarejestrować? Generalnie ciężko mi się teraz jakby przypomnieć, co się działo w mojej głowie, że postanowiłem jeszcze raz wejść do tej samej rzeki. No nie wiem, może trochę chęć pójścia po prostu na swoje, spróbowania jeszcze raz, żeby troszeczkę wyrwać się z tej matni korporacji i wyrwać się z tej matni jakby etatu i też jakby nie chciałem szukać znowu pracy kolejnej i pomyślałem sobie, że po prostu może to jest ten moment, który należałoby wykorzystać. No i faktycznie jakby no poszedłem za tym uczuciem, nie? Poszedłem za tym Spoko. uczuciem i tyle. Nie było jakiegoś przełomowego momentu, tylko po prostu drogą jakiejś tam ewolucji w głowie, co Tak, sprawiłeś, że... ja też jakby jestem szczęściarzem, bo trafiłem w swoim życiu na taką kobietę, która gdzieś tam w pewnych momentach mojego życia mnie popycha, tak? Popycha mnie w konkretnym kierunku i no i nie ukrywam, że w tym momencie też mnie trochę wypchała i stwierdziła, że jak nie teraz, to kiedy? Nie? A zawsze mi się też marzyło, żeby zarobić pierwszy milion przed 30. Już spełnione. A wtedy no to był ostatni moment, żeby zrealizować to marzenie. Fajnie, że się udało. Człowiek spełniony. Dobra, przechodzimy do bardziej konkretnych rzeczy. Wśród twoich klientów na twojej stronie mogę to wyczytać. Masz m.in. Amazona, Adamet, Crédit Agricole, KGHM. Duże marki. Powiedz, w jaki sposób dotarłeś do tak dużych klientów? W jaki sposób ich pozyskałeś? Do żadnego klienta nie dotarłem. Sami przyszli. Tak, dokładnie. Jakby całą tajemnicą, nie wiem, czy to jest odkrywcze, czy nie, ale no myślę, że 99% klientów po prostu zna mnie w miejscu, w którym szukała rozwiązania swojego problemu. I to też jest często taki clue i jakby święty graal. Jakby moim zadaniem od pierwszych dni tej firmy, czyli Kuźni Kadr, było pojawiać się w miejscach, w których klienci szukają rozwiązania swojego problemu. I jakby to jest cały sekret. Kosztuje to dużo, bo jakby moim głównym kanałem komunikacji, głównym kanałem dotarcia do klienta jest Google Ads, czyli wyszukiwarka Google'a, z której korzystają praktycznie wszyscy Polacy. No i zazwyczaj, jeżeli mamy jakiś problem w życiu i chcemy go rozwiązać, no to w obecnych czasach gdzie szukamy rozwiązania? No szukamy go w Google. I jakby cały ekosystem reklamowy Google jest tak rozbudowany, że ja się tego systemu po prostu nauczyłem i bezlitośnie go wykorzystałem. Jakby kosztowało to dużo, bo w 2018 roku łączny budżet na media, no to w moim przypadku to było ponad 200 tysięcy złotych. Jak wspominałem wcześniej, nie miałem takiego budżetu wcześniej, jakby nie miałem inwestora, dalej nie mam inwestora. Ten budżet jakby wygenerowałem z przychodu, miesiąc po miesiącu, krok po kroku.
Testowałem Facebook, jakby w Facebook też zainwestowałem dosyć duże środki, tylko wtedy jeszcze nie potrafiłem go robić tak, jak robię go teraz. W sumie skończyło się na tym, że przepaliłem około 35 tysięcy w kampanie reklamowe na Facebooku, które jakby nie miały takiego zwrotu z inwestycji jak w Google. To jest cały sekret. Dobra, no to opowiedz trochę więcej, w jaki sposób ty te reklamy tworzysz, albo jak wygląda cały ten proces pozyskiwania klientów w ten sposób, bo też prowadzisz takie szkolenie, nowoczesna sprzedaż produktów i usług przez internet. Tam też uczysz tego właśnie, w jaki sposób docierać do klientów, w jaki sposób tych klientów na przykład na usługi pozyskać. Więc gdybyśmy mieli komuś od zera wytłumaczyć, jak ten proces wygląda, może z jakich etapów on się składa, no to właśnie, jak to wygląda, oddaję ci głos. Pierwszym etapem zawsze jest miejsce, w które chcemy tego klienta poprowadzić. I jakby to miejsce jest bardzo istotne. Większość przedsiębiorców w Polsce dalej prowadzi klienta na stronę główną swojego przedsiębiorstwa, swojej marki czy swojego sklepu internetowego. To jest bardzo duży błąd, bo strona główna jakby jest bardzo ogólna. A jeżeli mamy rozbudowaną ofertę, no to często ten klient po sprawdzeniu strony głównej nie eksploruje jej głębiej, tak? Czyli nie wchodzi w podstrony, nie wchodzi w poszczególne usługi, nie wchodzi w produkty. I ja przez pierwsze pół roku mojej firmy nie miałem strony głównej w ogóle. Jakby każdego klienta prowadziłem na konkretny landing page, który opisywał konkretną usługę, konkretny produkt w konkretnym mieście, którą realizujemy w konkretnym terminie. I każda pojedyncza reklama po prostu prowadziła tego klienta i dalej prowadzi w konkretne miejsce, czyli w tym przypadku na landing page. No i jakby zasadą landing page jest zrealizowanie jednej akcji, tylko jednej akcji, tak żeby nie rozpraszać tego klienta od tej akcji. W tym przypadku u mnie to była rejestracja na wydarzenie otwarte. Jakbyśmy przeanalizowali lejek produktu, na którym ja pracuję, no to często było tak, że jakby pierwszym etapem jakby podróży klienta, no to właśnie było szkolenie otwarte w konkretnym mieście wojewódzkim, potem budowanie ekspertyzy, jakby budowanie zaufania i edukacja tego klienta na szkoleniu otwartym. I bardzo, bardzo duża część klientów potem albo potrzebowała pomocy na etapie wdrożenia, albo potrzebowała pomocy na etapie takiej stałej obsługi z zakresu ochrony danych osobowych, e-commerce czy digital marketingu. No i od czego trzeba zacząć? Jakby trzeba zacząć od miejsca, gdzie tego klienta poprowadzimy. No i potem trzeba zacząć jakby od pierwszej kampanii reklamowej. Bo oczywiście jeszcze po drodze mamy takie pojęcie jak analityka, żeby zmierzyć, co działa, w jakim zakresie działa, które słowa kluczowe, ile nas kosztowały i jaki mieliśmy ruch z poszczególnych słów kluczowych. Także za to jest odpowiedzialne w moim przypadku Google Analytics. No ale kolejnym etapem jakby jest pierwsza reklama, pierwsze słowa kluczowe i zazwyczaj proces powinien wyglądać tak, że startujemy z większą ilością słów kluczowych, sprawdzamy, które słowa kluczowe kończą się u nas konwersją czy też realizacją celu i tam po dwóch, trzech, czterech tygodniach po prostu zaczynamy wykluczać te słowa kluczowe, które przynosiły ruch i przynosiły koszt, ale nie przynosiły konwersji. I jakby proces jest bardzo, bardzo prosty. System reklamowy Google jest nieco bardziej skomplikowany i na sukces kampanii jakby wpływa bardzo dużo czynników, ale w takim podstawowym założeniu musimy zacząć od strony lądowania, czy też strony sprzedażowej, potem od pierwszych kampanii reklamowej, wdrożenia analityki i stałej optymalizacji na podstawie danych statystycznych, czyli optymalizujemy budżet, wykluczamy słowa kluczowe, które nie kończą się konwersją, zostawiamy te, które jakby robią nam biznes i pozwalają nam się rozwijać, pozwalają nam się skalować i tyle. Okej, powiedziałeś, że tam kierowałeś na początku na szkolenie otwarte. Te szkolenie otwarte to już było płatne szkolenie, czy to było jakieś takie bezpłatne wydarzenie, na które klienci mogli sobie wejść, poznać cię bardziej i dopiero tam coś im sprzedawałeś, czy już na te szkolenie otwarte, czy to już było biletowane i już trzeba było tak, wykupić pierwsze wydarzenia, to szkolenie otwarte już było biletowane. Dlaczego było bilotowane? Tak, żeby od razu jakby refinansować koszt marketingowy, który ponosiłem do Google'a. I jakby celem tego działania było raz, żeby sfinansować te działania marketingowe, dwa, zrobić to na odpowiednio wysokim poziomie do odpowiedniej liczby osób, bo to też nie były konferencje właśnie na 50, 100, 150, 300 osób, tylko to były szkolenia warsztatowe,
na które przychodziło maksymalnie 10, 15, 20 osób. Także to nie były jakby suche wykłady, tylko warsztaty, gdzie klienci mogli zapytać, mogli rozwiać jakby swoje wątpliwości. I co też jest ważne, co też nas wyróżnia na rynku, jakby otrzymywali gotowe wzory dokumentów, na przykład w przypadku RODO czy ochrony danych osobowych, czy w gotowe skrypty, automatyzacje, czy też narzędzia, z których ja korzystam pod kątem digital marketingu i e-commerce. Ile kosztowało to szkolenie otwarte? Bo zależy mi, żeby się dowiedzieć, czy to już był produkt, na którym zarabialiście, czy to było tylko miało przyciągnąć klientów i pokazać waszą ekspertyzę? Produkt, na którym zarabialiśmy, tylko jakby to miałby być, to miał być i dalej jest przystanek do usług wdrożeniowych, które jakby są najbardziej marżowe i najbardziej atrakcyjne z mojej perspektywy biznesowej. W zależności od stopnia zaawansowania, liczby dni, no to szkolenie otwarte kosztuje u nas od 500 do 900 zł netto za dzień szkoleniowy od osoby. Okej, okay, a też te usługi wdrożeniowe, jakie to są ceny? Ciężko stwierdzić, bo to zależy jakby od wielkości organizacji, liczby oddziałów, liczby pracowników, bardzo dużo składowych jakby wpływa na finalną wycenę. No można przyjąć takie widełki, że od 3000 do i górnej granicy de facto nie ma. Jakby mieliśmy wdrożenia, które opiewały na sumę 10, 20, 30, 40, 50 tysięcy. To wszystko już zależy od wielkości danej organizacji. Dobra, no to w sumie rozmawiamy tutaj o lejkach sprzedażowych. Ty robisz ten lejek, to już od razu sprzedawałeś. Nie robiłeś w ten sposób, że najpierw pozyskiwałeś kontakt, tylko już od razu na pierwszym landing page już szła sprzedaż, tak? To już była oferta, że mogłeś kup teraz, tak? Tak, i taka różnica jest właśnie między klientami w mediach społecznościowych, a między klientami w Google. Jakby klient w Google już jest dużo dalej jakby z decyzją zakupową niż klient w mediach społecznościowych. Jakby klient w Google już zdaje sobie sprawę z tego, że ma problem i szuka rozwiązania tego problemu. W mediach społecznościowych ten proces jest troszeczkę bardziej skomplikowany, bo tam musimy zbudować społeczność, musimy osiągnąć jakiś konkretny poziom zaangażowania i dopiero trzecim etapem będzie call to action i ewentualnie skierowanie tego ruchu na jakąś ofertę sprzedażową. Google pod tym względem jakby no działa szybciej. Nie powiedziałbym, że działa lepiej, bo to są takie ekosystemy, które jakby powinny się uzupełniać. I teraz jestem na takim etapie właśnie, że eksploruję system reklamowy Facebooka i staram się, żeby on wspierał sprzedaż właśnie za pośrednictwem, którą generuję za pośrednictwem Google, bo mamy też takie rozwiązania jak remarketing na Facebooku, zarówno wideo, czy też w formie grafiki. Możemy budować bazy mailowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tych narzędzi jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale co do zasady, jakby ten lejek był bardzo prosty, czyli nie podgrzewałem tej relacji, nie edukowałem tych klientów, tylko faktycznie jakby pojawiałem się w miejscu, w którym oni szukali rozwiązania swojego problemu, proponowałem im rozwiązanie tego problemu, no i de facto jakby bardzo dużo rozmów odbyłem też z tymi klientami i wiedziałem, co dla nich jest istotne. I za każdą kolejną rozmową też optymalizowałem swoje landing page i stawiałem właśnie w komunikacji na to, co ci klienci mi komunikują i co dla nich jest istotne w całej tej ofercie. Okej, okay, dobra, czyli te lejki sprzedażowe się różnią w zależności, czy wykorzystujemy Google'a i Google Ads. Tam już możemy od razu na pierwszej stronie sprzedać rozwiązanie problemu, którego klient szuka. A na Facebooku działa to trochę inaczej. Na Facebooku właśnie w jaki sposób to trzeba zrobić? Najpierw musisz pozyskać maile, nie od razu sprzedawać, tak? Jak ty to robisz? Na Facebooku to jest proces, także z jednej strony jakby jest zagadnienie budowania społeczności i tworzenia tych społeczności i komunikacji z tą społecznością i jakby edukacji. Ten proces jakby trwa dużo, dużo dłużej. Ja wtedy nie miałem tyle czasu i dlatego też się skupiłem na Google, bo tamte efekty jakby można uzyskać dużo, dużo szybciej. No na Facebooku jakby przykładowy lejek, który teraz jakby optymalizuje, no to faktycznie jest tak, że na początku jest tak zwany lead magnet, czyli zachęta klienta do zostawienia zgody marketingowej i następnie jest cykl wiadomości edukacyjnych, które zarówno są tekstowe, jak i w formie materiału wideo, czyli zbudowanie ekspertyzy, jakby zbudowanie zaufania w stosunku co do mnie i do mojej firmy. No i dopiero gdzieś tam z czasem po konkretnej ilości tygodni pojawia się propozycja jakiejś konwersji, czy to zaproszenie na szkolenie otwarte,
czy to zaproszenie jakby do złożenia zapytania o konsultację, czy o usługę wdrożeniową. Dobra. Czekaj, bo słyszę jakieś stukanie chyba u ciebie? Uderzasz czymś? Nie, nie. Sąsiad. Sąsiad tutaj stwierdził, że coś będzie remontował w tym momencie. Dobra, chyba przestał. Takie mam pytanie. To jest szkolenie, które prowadzisz. Nowoczesna sprzedaż produktów i usług. Tam jest właśnie też mowa o sprzedaży usług w tej formie, o której ty mówisz. A co w przypadku, jeżeli ktoś sprzedaje usługi drogie, czyli nie ma takiego cyklu, że najpierw jest tańszy produkt, a później zarabiasz duże pieniądze na właśnie jakimś takim produkcie ekskluzywnym. Jeżeli ktoś robi na przykład strony internetowe i ma jeden produkt, którym jest strona internetowa za 3000 zł, no to w jaki sposób klientów pozyskiwać właśnie na takie drogie produkty? Znaczy jakby niczym to się nie różni od mojego produktu czy od mojej usługi, poza tym, że ja starałem się w pierwszym etapie bardzo mocno uproduktowić swoją usługę. I dużo ciężej jest na zimnym ruchu, czyli na takim ruchu, który ciebie jeszcze nie zna, sprzedać coś właśnie za kilkadziesiąt tysięcy, gdy nie ma jeszcze tych relacji. I tutaj możesz liczyć na konwersję na poziomie 1-2% z Google'a, reklamując się na frazy typu tworzenie stron internetowych, tylko te frazy są bardzo wyeksploatowane przez setki tudzież tysiące agencji reklamowych działających w Polsce i pewnie w tym obszarze no, nie będzie to tak atrakcyjne jak w obszarze usług szkoleniowych. Tak? Także ja osobiście zainteresowałbym się nad tym, żeby zastanowić się, co musi się wydarzyć etap wcześniej, i dzięki temu etapowi jakby ocieplić tą relację, zbudować relację i dopiero po ociepleniu tej relacji przejść do propozycji na przykład ofertowania na usługę stworzenia strony internetowej czy stworzenia sklepu internetowego. I do tego też możesz wykorzystać system reklamowy Google'a. Możesz próbować zbierać leady jakby na zimno, czyli pokazując swoje portfolio, pokazując opinię swoich klientów i próbując w lejku jakby zachęcić tego klienta do wypełniania formularza i zestawienia swoich danych kontaktowych. No co do zasady, ja bym się zastanowił właśnie nad tą usługą, czy też nad tym produktem wcześniej. Tak? Może to być na przykład lead magnet w postaci 10 sposobów na poprawę konwersji w sklepie internetowym. Tak? Albo 10 rzeczy, które sprawią, że klienci do ciebie nie będą dzwonić. Czy masz takie rzeczy wdrożone u siebie na stronie internetowej? Sprawdź, wyeliminuj te rzeczy i popraw konwersję na swojej stronie internetowej. I tutaj czekaj, raczej czekaj. Bym rozbudował to. Tak? Jeszcze ci przerwę, bo czy to jest dobry lead magnet, jeżeli ktoś chce zrobić sklep internetowy, no to możemy celować w ludzi, którzy jeszcze w ogóle nie mają sklepu internetowego. Jak będziemy do nich kierować taki lead magnet, jak poprawić konwersję, to on w ogóle może nawet nie wiedzieć, co to jest konwersja, nie? Zgadza się. No to też wszystko zależy od tego, kto jest twoją grupą docelową. Tak? No, co do zasady, z mojego doświadczenia, ci, którzy startują, i nie jest to rozwój firmy, czyli to nie jest firma, która już jest x lat na rynku i postanawia rozwinąć swoją sprzedaż o sprzedaż internetową, tylko to jest firma, która jakby startuje i jej core biznesem będzie sklep internetowy, no to co do zasady takie osoby jakby nie startują z budżetem 3, 4, 5, 6 tysięcy złotych na narzędzie, bo to zazwyczaj jest jakby większa część z tego budżetu na start, nie? Także no, trzeba sobie odpowiedzieć głęboko w serduszku, kto jest naszą grupą docelową, czy to są faktycznie osoby, które zaczynają w ogóle biznes, czy to są firmy, których jeszcze w internecie nie ma, ale bardzo dobrze sobie radzą w tym handlu i w życiu jakby takim tradycyjnym, offline'owym. No i do tego jakby dopasować materiały, które pozwolą nam zdobywać w sposób automatyczny leady i potem konwertować te leady jakby na zapytania ofertowe, czy też spotkania, no bo jeżeli to są jakby bardziej zaawansowane systemy online, czyli nie wiem, system B2B, czy sklep internetowy, rozbudowane jakieś integracje, no to często też ten klient będzie oczekiwał jakby przed podpisaniem umowy po prostu spotkania celem jakby poznania się do szczegółowienia jakby oczekiwań i stworzenia jakiejś specyfikacji tego systemu, tak? Okej, okay, dobra, czyli już taka podpowiedź tutaj, w jaki sposób sprzedać takie usługi, powiedzmy, trochę droższe. Możemy wykorzystać taką metodę, że tworzymy jakiś lead magnet, żeby uzyskać kontakt do klienta i później co, wysyłamy jakiś cykl wiadomości edukacyjnych na przykład i dopiero później oferujemy
Jasne, produkt. to w przypadku jakby lejków takich online'owych, bardzo fajnym, ciekawym pomysłem, które agencje interaktywne wykorzystują jeszcze nie w bardzo dużym stopniu, jest też marketing eventowy, tak? Czyli przed rozmową sprzedażową możemy naszą grupę docelową, czy też reprezentantów naszej grupy docelowej zaprosić na jakiś event ekspercki, czy to mini konferencje, czy właśnie mini szkolenie warsztatowe, gdzie ty jako ekspert po prostu pokażesz swoje realizacje, swoje wdrożenia, integracje, czy też pomysły na automatyzację procesów biznesowych u twoich klientów. Jeżeli możesz oczywiście takimi rzeczami się pochwalić, ewentualnie możesz pokazać swoje autorskie rozwiązania, czy też layouty graficzne, które sprawiły, że konwersja wzrosła na przykład z 1 do 2%. I taki event może być darmowy, taki event może być płatny. No jeżeli będzie płatny, no to automatycznie tych uczestników prawdopodobnie będzie mniej, ale prawdopodobnie będą dużo bardziej zaangażowani. I wtedy, po takim całym dniu szkoleniowym właśnie na sali szkoleniowej, no te relacje i to zaufanie jest dużo, dużo wyższe. No i często wtedy już nie konkurujemy ceną, tylko konkurujemy swoją ekspertyzą zbudowaną właśnie przez ten cały dzień szkoleniowy. Także to też może być taki pomysł właśnie w droższych usługach, żeby rozbudować ten lejek o wydarzenie, o jakieś szkolenie, o jakieś warsztaty i zbierać jakby chętnych na takie warsztaty, a potem no już próbować jakby w takim handlu tradycyjnym dopiąć tą transakcję. Okej, super. Masz też taką listę narzędzi, między innymi to jest twój lead magnet, lista narzędzi, które wykorzystujesz, żeby pozyskiwać swoich klientów. Czy mógłbyś nam tutaj podsunąć jakieś narzędzia, z których ty korzystasz, żeby właśnie takie lejki marketingowe, lejki sprzedażowe zacząć tworzyć? Bardzo dużym tematem, który jest w stanie zbudować różnicę tu i teraz i jakby pokazać, że to działa, no to są dwa najprostsze rozwiązania. Pierwsze to jest live chat, a drugie to jest call page. I dzięki tym narzędziom automatycznie zwiększamy jakby możliwość kontaktu z naszą firmą od klientów, jakby, którzy odwiedzają nasze strony internetowe. Bo musimy wiedzieć, że średnia konwersja w polskim internecie wynosi 1%, czyli jeden klient na 100 zdecyduje się wypełnić formularz. Jeżeli damy mu więcej możliwości kontaktu na naszej stronie internetowej, czy w naszym sklepie internetowym, no to automatycznie ta konwersja może być wyższa. To może być 2%, 3%, 10% lub 40%. To takie konwersje mam na przykład teraz na moim lead magnet, gdzie opisuję 10 narzędzi, dzięki którym ja pozyskuję klientów. Jakby proces integracji z takim narzędziem to zazwyczaj jest 5 minut, konfiguracja takiego narzędzia to jest zazwyczaj 5 do 10 minut, a automatycznie jakby klienci zyskują dodatkowe dwie metody kontaktu z nami. Musimy też pamiętać, że coraz więcej klientów jest bardzo przeciwna, wręcz chyba to już jest zdiagnozowana choroba, nie chce rozmawiać przez telefon komórkowy. Jakby woli pisać, a jeżeli może pisać w czasie rzeczywistym na czacie, no to dlaczego mamy nie dać naszemu klientowi możliwości jakby napisania na czacie w czasie rzeczywistym? Proces obsługi takiego klienta też jest bardzo prosty, bo dostajemy po prostu powiadomienie na aplikację mobilną, którą mamy zainstalowaną w telefonie, a ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby po kilku zdaniach wymienionych na live czacie poprosić tego klienta o numer telefonu i prowadzenie dalszej komunikacji już poprzez telefon i tam albo możemy się umówić na spotkanie, albo możemy tego klienta przekierować do sklepu internetowego, albo na jakiś formularz, gdzie będzie mógł na przykład wypełnić brief, na podstawie którego my będziemy mogli przygotować wycenę. Także jeżeli mam coś podpowiedzieć i to ma zadziałać tu i teraz i bardzo szybko, no to jeżeli nie masz jeszcze wdrożonego live chata u siebie, czy też systemu call page, to jest system, który łączy rozmowę klienta z tobą, czyli klient wypełnia formularz, czy też na przykład pop-up na twojej stronie internetowej. System wdzwania się do ciebie, jeżeli ty odbierzesz, no to system automatycznie łączy takie połączenie przychodzące do klienta. I jakby zazwyczaj trwa to nie dłużej niż 20 sekund. Ja takich rozmów odbyłem kilkaset i w 95% przypadków klienci bardzo, bardzo dobrze reagują na tak szybki kontakt z mojej strony. Nie wiedzą jeszcze, że to działa w ten sposób, że nie siedzę i nie czekam i nie dzwonię do nich potem, jak oni wypełniają formularze, tylko robi to system. No jakby statystyki dowodzą,
masz 80% więcej szans na dopięcie deala, jeżeli skontaktujesz się jako pierwszy. No bo zazwyczaj tak jest, jeżeli szukamy jakiegoś usługodawcy, no to otwieramy w Google 10 różnych kart, no i kontaktujemy się z 10 różnymi firmami, szukamy albo bardzo dobrej ceny, albo dobrej jakości, albo najlepiej idealnego stosunku jakość versus cena. I jakby badania dowodzą, że jeżeli my skontaktujemy się z tym klientem jako pierwsi, no to mamy 80% więcej szans, że ta transakcja jakby odniesie sukces. No i wtedy ta cena też nie jest tak bardzo istotna, bo ten klient widzi, że mamy dla niego czas, widzi, że jesteśmy dyspozycyjni i widzi, że prawdopodobnie ten projekt jakby dowieziemy sukcesem do końca. Tak, też nam te badania, czyli bardzo ważny myk tutaj, ważne, żeby odezwać się do klienta jak najszybciej mu podesłać jakąś ofertę czy odpowiedź. Dobrze, że mi tutaj wyjaśniłeś, w jaki sposób ten call page działa. Zawsze się zastanawiałem, bo tam też pisze na stronie, że odzwonimy do ciebie w maksymalnie 28 sekund, czy coś takiego, jakieś takie hasło. I myślałem, jak to funkcjonuje. Dobra. Ale też na przykład mnie osobiście trochę przytłacza, jak wchodzę na stronę, tu mam jakiś call page, live chat, tutaj zgoda na cookies, tutaj jeszcze prośba, że można wysyłać powiadomienia, tu coś tam, tych okienek wyskakujących to trochę za dużo. No to może... Może faktycznie dobrze wybrać któreś z tych rozwiązań, może nie oba. Jeżeli mówisz, że klienci wolą pisać, a nie dzwonić, to może się zdecydować tylko na... Część klientów woli pisać niż dzwonić. Część klientów dalej woli po prostu zadzwonić. Część klientów napisze do ciebie maila, a część klientów będzie chciało podać numer telefonu do siebie i będzie oczekiwało, że ty po prostu do tego klienta oddzwonisz. Także ty jako przedsiębiorca, jakby tobie powinno zależeć na tym, żeby te cztery różne grupy, no dać im możliwość kontaktu z tobą. Jakby ciebie jako osobę, która zajmuje się tym zawodowo, czyli tworzeniem stron internetowych, czy też tworzeniem sklepów internetowych, może taka ilość narzędzi przytłaczać na stronie internetowej. Ale też musisz pamiętać, że nie możesz oceniać swojej grupy docelowej przez swój pryzmat. Jakby ty nie jesteś klientem dla siebie. Nie? I inna osoba, która tworzy strony internetowe, też nie jest grupą docelową twoją. Okej, okay, czyli to może być przytłaczające, ale to jest skuteczne. Tak, jakby nie było skuteczne, to bym z tego nie korzystał po prostu. Także dobra. Za każdym kolejnym wdrożonym narzędziem na moją stronę internetową badam poziom konwersji i badam, jak to się przekłada jakby na ilość klientów, którzy się ze mną kontaktują. Jakby zaczynałem z poziomu 0,5%, teraz średnia konwersja na moich landingach sprzedażowych do zimnego ruchu to często jest 2, często 3, a w niektórych dniach nawet 4%. Także 4 razy więcej z tego samego ruchu, z tego samego budżetu jestem w stanie uzyskać w niektórych dniach 4 razy więcej klientów właśnie dzięki temu, że daję im możliwość skontaktowania się w sposób, który oni po prostu preferują. Dobra. Super, Macieju. Powiedz jeszcze, jakie są twoje plany na przyszłość, bo tak teraz mam wrażenie, że trochę kuźnia kadr leci swoim torem, to już tak troszkę mniej tam aktywnie taką bieżącą pracą się zajmujesz, a trochę już skręcasz w inne projekty, więc opowiedz, jakie masz plany na przyszłość, co zamierzasz. Zgadza się. Jeżeli chodzi o kuźnię kadr, no to ten biznes już jest bardzo poukładany, jest przewidywalny. No i mamy już ponad 1800 klientów, którzy skorzystali z naszych usług, no i wciąż się do nas odzywają, także w tym aspekcie jakby realizujemy programy wdrożeniowe już takie dedykowane w firmach, realizujemy stałą obsługę outsourcingu inspektora ochrony danych osobowych, gdzie przedsiębiorcy, którzy chcą jakby zdjąć z siebie ciężar opieki nad zagadnieniem RODO i wdrożeniem polityki ochrony danych osobowych u siebie w firmach, mogą to po prostu outsourcować w 100% do nas i nasz człowiek jest odpowiedzialny jakby za to i moja firma jest odpowiedzialna za te efekty w danych firmach. Także to jest już jakby bardzo poukładane, do tego jest jakby zespół, który się tym zajmuje. Druga odnoga, no to są jakby szkolenia, które realizuję osobiście właśnie z obszaru e-commerce, z obszaru digital marketingu. No i te szkolenia chciałbym przenieść do internetu. Także chciałbym się uniezależnić od lokalizacji stacjonarnej. Chciałbym rozszerzyć ten target o osoby, które nie chcą podróżować, mimo że jakby organizujemy te szkolenia w 6 miastach w całej Polsce i jakby staramy się, żeby nikt nie miał dalej niż 100-150 km na to szkolenie, no to chciałbym je przenieść do internetu w formie kursów internetowych, tak żeby każdy zarówno w Polsce, jak i Polonia za granicą mogli skorzystać po prostu z tej wiedzy i z mojego doświadczenia.
Jakby na moich szkoleniach skupiam się na strategiach i na kampaniach, które sprawdziły się w moich biznesach, jakby w moich kampaniach reklamowych. Tam tej teorii jest bardzo, bardzo, bardzo mało. No i też jakby feedback z tych szkoleń z rynku mamy w 100% pozytywny. No i 2020 rok będzie jakby podyktowany edukacji online i programom jakby rozwojowym w obszarze internetu. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Powiedz na zakończenie, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć, zaprosić w jakieś swoje miejsce, gdzie można znaleźć więcej informacji. Chyba najbardziej aktywny jestem w ostatnim czasie na Instagramie i tam możecie mnie znaleźć wpisując Drzewiecki o biznesie. Jest tam sporo takich protipów już typowo z mojej pracy na co dzień, tak? Czyli optymalizacja konwersji, budowa stron lądowania, budowa systemów do automatycznego pozyskiwania klientów. Jestem też na Facebooku i też tam mnie znajdziecie pod frazą Drzewiecki na biznesie. Zapraszam też na fanpage filmowy kuźnia-kadr.pl. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, Paweł. Do zobaczenia.